Europa będzie błagać Polskę o ponowne wydobycie węgla. A polski rząd o to naprawdę mocno zabiega. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak dobrze wiadomo, każdy zawsze na jakimś kryzysie traci oraz wygrywa. Są tacy, którzy tracą całe swoje majątki, ale są też tacy, do których te majątki wpływają. To mają do siebie kryzysy, to ma do siebie cała struktura, w jakiej jesteśmy, czyli no, natura całej ekonomii, gospodarki na tym świecie. Biznes nie lubi próżni, pieniądze nie lubią próżni i zawsze jak ktoś traci, to ktoś inny zyskuje. I tutaj miejmy nadzieję, że ta cała ostra retoryka naszego rządu wreszcie przełoży się na coś dobrego i realnie będziemy mogli na tym skorzystać, bo szansa jest niezwykle duża, ale i spieprzyć jest to bardzo łatwo. Posłuchajmy. Rzeczywistość prześcignęła wizję ekspertów. Już od dawna mówiliśmy publicznie, że nie można likwidować zaplecza surowcowego bez dostępu do alternatywy energetycznej, a dziś dopiero dramat wojny w Ukrainie oraz skutki restrykcji dramatycznie odsłoniły abstrakcję i głupotę dotychczasowej polityki energetycznej Unii Europejskiej, podkreśla w rozmowie z portalem WNP.pl Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Niezwykle irytują mnie wystąpienia szefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który jeszcze pół roku temu liczył procenty CO2 w atmosferze i skracał każdy termin używania węgla w energetyce europejskiej, a dziś łaskawie zgadza się na przedłużenie funkcjonowania węgla, zaznacza Jerzy Markowski. Chciałoby się aż powiedzieć, panie Timmermans, w dupie mam pańską łaskę. My musimy pilnować interesów naszego kraju, a nie pańskich klimatycznych fobii, dodaje Markowski. Jednocześnie wskazuje, że podobnie ironicznie brzmią dziś wypowiedzi polskich polityków, którzy teraz opowiadają o budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski w oparciu o polskie kopalnie węgla, a wtedy, kiedy sprawowali swoje funkcje, to likwidowali kopalnie. Dotyczy to polityków wszystkich opcji, od PO czy PSL, aż po Prawo i Sprawiedliwość, podkreśla Jerzy Markowski. I nie ulega wątpliwości, że z trzech surowców energetycznych, które importujemy do Polski, czyli gazu ziemnego, ropy naftowej oraz węgla kamiennego, najszybciej i najłatwiej będzie sięgnąć po alternatywę dla rosyjskiego węgla. Na szczęście w Azji, Australii i Afryce węgiel nadal wydobywają, dodaje. Jerzy Markowski wskazuje, że jednak dziś, żeby kupić tonę węgla w spocie, trzeba zapłacić kilkaset dolarów i przewieźć go do Polski z bardzo daleka. W tym stanie rzeczy trzeba bardzo pilnie przystąpić do realnej reaktywacji wydobycia węgla w Polsce, mając niestety świadomość, że nie da się tego zrobić w czynnych kopalniach Polskiej Grupy Górniczej czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ani też w czasie kilku miesięcy, podkreśla Markowski. To jest zajęcie na kilka lat, a przez ten okres niestety trzeba będzie posiłkować się drogim węglem z importu i za ten stan rzeczy nie możemy obwiniać wojny, tylko siebie, a wojna tylko bezlitośnie odsłoniła naszą głupotę w zakresie kreowania fobii antywęglowych bez wyobraźni energetycznej i politycznej, podsumowuje Markowski. Jak widać, to kolejni eksperci, którzy musieli oglądać bądź na bieżąco już od jakiegoś czasu, bo my również już od kilku lat informujemy na tym kanale, że rozwój OZE, owszem, trzeba to robić, ale nie kosztem naszego bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli byśmy byli suwerenni energetycznie i mogli zapewniać sobie tyle prądu z OZE, że nie potrzebujemy w ogóle wydobycia węgla, spoko. Ale też nie zakopujmy całkowicie tych kopalni, bo zawsze to się jednak może przydać, kiedy nagle się okaże, że potrzebujemy znacznie więcej tego prądu, albo będzie jakaś awaria z tym OZE, której nie da się naprawić. Fajnie by było mieć zawsze te alternatywy, tymczasem Unia to robi od razu o tak, że trzeba się pozbyć, teraz już wszyscy mają płacić dodatkowe pieniądze za i wydobycie, i generalnie wszystko, co skutkuje przyczynianiem się do pogorszenia na stanu naszego środowiska naturalnego, naszego powietrza. No i za wszystko powinny być kary, ale nie tędy droga. Generalnie zawsze informowaliśmy o tym, że
OZE. Owszem, z tego względu, że jest to kolejna dywersyfikacja naszych źródeł energii, a nie jakaś tam ekologia, co starają nam się wmówić kraje Unii Europejskiej. Oni po prostu zauważyli, że to jest dobry element manipulacji, propagandy medialnej, o którą tak bardzo teraz oskarżamy rosyjskie media, że to oni są tymi propagandystami, wmawiają swojemu narodowi, co tylko chcą, a ludzie to łykają. No i tak samo my, Europejczycy, generalnie świat zachodu też łyka wszystkie brednie. Nie mówię wcale, że ekologia jest nieważna, nie mówię, że nie należy dbać o nasze środowisko, środowisko naturalne, bo w końcu tu żyjemy, tu będą żyły nasze dzieci, nasze wnuki, więc chyba dobrze by było zostawić im ten świat w dobrym standardzie, tak żeby nie musiały co chwilę chorować, a jak wiadomo, powietrze jest coraz gorsze, tylko no popatrzmy prawdzie w oczy. My jako Europa, a zwłaszcza jako Unia Europejska, to jest jeszcze znacznie mniej, my jako jedyni na tym świecie tak naprawdę przejmujemy się tą całą ekologią i to, że nawet cała Unia Europejska będzie zeroemisyjna, to wcale nie znaczy, że świat, że środowisko naturalne na tym całym świecie będzie nagle zbawione. Zauważcie, że Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy Rosja tylko się nam przyglądają od lat. Cały czas mówią, dobra, my też już zamykamy kopalnie, zamkniemy je do 2020. Jest 2019, okej, dobra, może nie do 2020, do 2025. Będzie 2024, to powiedzą, nie no dobra, do 2038. No i tak dalej, po prostu przyglądają nam się, jak my sami się zażynamy i eksperymentujemy na sobie, jak na jakimś żywym organizmie, który nie liczy się z konsekwencjami, którego można zwyczajnie zarżnąć i jak się nam uda, oni pewnie też przejdą w tym kierunku, ale jak się nam nie uda, no to cóż, oni się od tego odetną i powiedzą, okej, no widać, że się nie udało, więc jednak nie w tym kierunku powinien pójść rozwój naszej cywilizacji. No i to jest niebywała szansa dla Polski, bo jak widać już teraz zaczynają nawet europejscy ekologiokraci wypowiadać się w taki sposób, że musimy zacząć dbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne. Sama ekologia, sama Unia Europejska naprawdę mało da ekologii. Chiny to są naprawdę potężni krętacze, którzy zawsze mówią jedno, robią coś zupełnie innego. No i miejmy nadzieję, że polski rząd teraz z twarzą Mateusza Morawieckiego, który jest chyba najostrzejszy ze wszystkich polityków, chyba wziął sobie do siebie za bardzo słowa Ziobry, że to miękiszon, zaczyna grać naprawdę ostro i może coś ugra. Posłuchajmy. Izolacji odczuł to rubel, odczuwa to giełda, która kolejny dzień z rzędu nie otwiera się. Odczuwają to rosyjskie banki, tamtejsi oligarchowie, rządzący, ale i obywatele tego kraju. Przedstawiciele rządu PiS w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że uzyskanie zgody Niemiec i innych państw UE na dalsze zaostrzanie sankcji nakładanych na Rosję graniczy z cudem. Powody są dwa. Strach przed zatrzymaniem importu surowców z Rosji i działania kremlowskich lobbystów w Brukseli, Berlinie i innych stolicach, mówi ważny przedstawiciel administracji rządowej serwisowi WP.pl. Jak usłyszeli na najbliższej Radzie Europejskiej w Paryżu, premier Mateusz Morawiecki ma domagać się całkowitego odcięcia od transakcji międzynarodowych wszystkich rosyjskich banków oraz nałożenia embargo na surowce z Rosji. Niestety mierzymy się z ogromnym oporem państw UE, mówi źródło WP. Spierbank i Gazprombank mają zostać wyłączone z unijnych sankcji ze względu na transakcje dotyczące dostaw energii do UE. To jest nie do zaakceptowania. Polska domaga się skutecznego i pełnego objęcia sankcjami wszystkich rosyjskich podmiotów, poprzez które Rosja finansuje wojnę, poinformował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Nasze obawy się sprawdzają. Zachód nie odciął w pełni Federacji Rosyjskiej od systemu SWIFT i nie zablokował handlu ropą i gazem, który finansuje rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie. Ktoś jest wciąż odpowiedzialny za to, dodał w jeszcze ostrzej w pierwszym tonie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Polscy politycy wyraźnie tracą cierpliwość w związku z niewystarczającym, ich zdaniem, działaniem Unii Europejskiej w kontekście nakładanych na Rosję sankcji. Między innymi o tym problemie, jak dowiedziała się Wirtualna Polska, najważniejsi przedstawiciele polskich władz na czele z prezydentem i premierem rozmawiają w tym tygodniu na spotkaniach w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Głównym tematem rozmów jest oczywiście napływ uchodźców wojennych z Ukrainy,
Ukrainy i przygotowanie państwa, ale temat sankcji nieustannie pojawia się podczas dyskusji na najwyższym państwowym szczeblu, przyznał informator. Wprowadzenie do tej pory sankcji Unii Europejskiej związanych z odłączeniem rosyjskich banków od systemu rozliczeń SWIFT, mimo że bezprecedensowe, to wciąż uznawane przez obóz władzy za niewystarczające. Dziś dotyczą tylko 7 instytucji. Premier Morawiecki nie kryje oburzenia i domaga się blokady wszystkich banków finansujących wojnę na Ukrainie, powtarzają jego współpracownicy. Zabiegi dyplomacji polskiej i naciski opinii publicznej wpłynęły na wyłączenie banków rosyjskich z systemu SWIFT, ale nie na stosowaną sytuację, gdy decyzje Unii Europejskiej dotyczą tylko części banków. Inne, duże rosyjskie banki pozostają w SWIFT. Jeśli chcemy sprawić, żeby Putin zmienił swoje agresywne działania, musimy realizować konsekwentną politykę wprowadzania sankcji w całości. Tego domaga się polski rząd i opinia publiczna, powiedział dziennikarzowi WP wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Według niejawnych informacji temat sankcji będzie poruszony przez polską stronę w najbliższym szczycie Rady Europejskiej w Paryżu. Stanowisko premiera, jak mówią osoby z jego otoczenia, ma być twarde i konkretne. Z drugiej strony jednak, jak mogli usłyszeć, przedstawiciele z rządu spodziewają się, że mogą napotkać na równie twardy opór przed wzmocnieniem sankcji gospodarczych i odcięciem od SWIFT, Gazpromu i Sberbanku. Ropę, gaz i węgiel. Ja raz jeszcze apeluję o to, żeby Komisja Europejska No i spoko, jeżeli uda się przekonać jakichś europejskich dyplomatów, którzy będą mogli finalnie wpłynąć na rządy poszczególnych krajów, żeby też iść w tym kierunku, może zawieszenia chociażby tych wszystkich ETS-ów i Fit for 55-ów, żebyśmy mogli wreszcie korzystać na tym, że mamy naprawdę pokaźne pokłady zasobów naturalnych pod ziemią, nawet, bo wiecie, nawet jeżeli to tymczasowo miałoby być droższe dla Polski czy dla Europy, to chyba lepiej, żebyśmy my w Unii Europejskiej mogli sobie sami generować nasze źródła energetyczne, nawet jeżeli to ma być z jakiegoś powodu nieco droższe, niż kiedy jesteśmy uzależnieni od zewnętrznych wpływów. No bo po pierwsze, nigdy nie możemy mieć pewności, że to na pewno zostanie nam dostarczone, a po drugie, tam zawsze mamy potencjalną manipulację ceną. Kiedy jakiemuś tam krajowi, od którego pobieramy energię, zwyczajnie zacznie się dziać gorzej lub wyczuje, że ma nas na muszce i tak nic mu nie zrobimy, no to automatycznie te ceny mogą wzrosnąć. A gdybyśmy mieli taki rynek energetyczny w Unii Europejskiej, no to wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzależnić się od tego, bo i tak jesteśmy suwerenni energetycznie. A skoro w Polsce już i tak są zasoby węgla, no to dlaczego z nich nie korzystać? Dlaczego to Polska nie ma być tym eksporterem energii na zachód. W każdym razie to Polska też przyjmuje najbardziej, taką najtwardszą politykę względem Rosji, a jednocześnie najmiększą ze wszystkich krajów w stosunku do Ukrainy, w stosunku do uchodźców, których nawet nie weryfikujemy, tylko przyprowadzamy sobie ich bez jakiejś większej weryfikacji dokumentów. No i zwyczajnie tutaj mogą robić, co im się żywnie podoba. Traktujemy ich jak Polaków, a nawet lepiej, bo dostają dużo więcej ulg, a w dodatku cała ta komunikacja z narodem jest totalnie zaprzepaszczona, bo tu nie ma żadnych limitów. Nie jest powiedziane, że okej, bo jest wojna, bo teraz przez parę miesięcy będą do nas przyjeżdżać, no to nie wiem, na 3 miesiące, na 6 miesięcy dostaną określone benefity, no bo bez tego sobie nie poradzą. Myślę, że każdy by to jakoś przełknął, nie? Ale kiedy dostają od tak zapewnienia, że będą mieli lepsze warunki niż Polacy i nie ma jednocześnie słowa o tym, że jest jakiś określony termin na to wszystko, no to Polacy w końcu zaczynają też się nieco niepokoić. Miejmy nadzieję, że ten radykalizm zarówno w stosunku do Rosji, jak i do Ukrainy nie doprowadzi do czegoś złego. I za to trzymajmy kciuki. Tymczasem co? Pamiętajcie o tym, że na kanale Suchary macie sucharki, tam was serdecznie zapraszam po suchar dnia i nowe odcinki na tym kanale pojawiają się codziennie o 18 oraz 6.30, dlatego też subskrybujcie i klikajcie lajka, jak jesteście na Facebooku, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Na koniec oczywiście jeszcze muzyka od jednego z naszych twórców. Jeżeli was interesuje, jeżeli spodobał wam się utwór, to w opisie macie link do tego utworu, możecie też tam zostawić jakiś miły komentarz. Trzymajcie się ciepło, no i hej.
Dziękuję.